No witam Cię, drogi widzu, w moim pokoju. Pewnie się zastanawiasz, o co chodzi, kim jest ta dziewczyna, co ona tutaj robi? Już Ci mówię. Ja mam na imię Martyna, Paweł siedzi w Norwegii. No a ktoś tutaj musi dla Was złapać trochę Pokemonów, nie? Dobra, tak, a więc idziemy z Michałem, bratem Pawła, do kina na Ghost in the Shell. W głównej roli moja siostra bliźniaczka. Może kojarzycie Scarlett Johansson? Pewnie od razu skojarzyliście, jak mnie tylko zobaczyliście. Idziemy sobie na takie spotkanie towarzyskie, relaksacyjne, ale co Was to obchodzi? Obchodzi Was tak naprawdę to, co się będzie działo po kinie. No już Wy wiecie co. No już Wy wiecie. Pójdziemy połapać jakieś Pokemony. No i lubię tak sobie spontanicznie łapać. Nie chodzę na jakieś spacery specjalnie po to, żeby łapać Pokemony, ale spontanicznie lubię sobie wyciągnąć ten telefon i sobie złapać tam od 1 do 6 Pokemonów. Dobra, Michał już jedzie, także ciao, do potem. Kurde, jak to... Czy to Ci przeszkadza tutaj, jak to jest? O! O, zobacz, zobacz! Pięknie ustawiłam kamerę. Dobra. Tak tutaj się właśnie dzielimy wrażeniami po filmie. Nie oglądaliśmy oryginału w anime, ale ludzie, którzy siedzieli za nami, oglądali i mówili, że oryginał był lepszy i że film oczywiście słaby. No wiecie, ekranizacje książki też zawsze są gorsze. Według fanów. Dobra, słuchajcie, nie mam nagrywania ekranu, ale... Oj, czekaj, bo tu... O! Stać, o? Tak. Słuchajcie, mam tutaj takiego słabego Pokemona. O nie, zaraz się rozładuje, bo okaże się, że złapam innego. Mam tutaj Ledybę CP251. Może zdążę złapać, zanim się kamera rozładuje. Patrzcie, złapany za pierwszym razem. Czy ucieknie? Raczej nie, jest słabeuszem. Oj, uciekł. O nie, odbił mój atak. No przepraszam, nie widzicie ekranu, ale naprawdę tutaj walczę z nim. Teraz znowu go złapałam. Proszę, złap się, bo już nie ma kamery na to. O Jezus Maria, co za... Jak on walczy... O, słuchajcie, uciekł. Musisz jechać dalej. Dobra, przepraszam, naprawdę baterii starczy na niewiele. Mam same słabe tutaj Pokemony. Shellder. CP425. No... Staram się jak mogę po prostu, ile wlezie nagrać, zanim się rozładuje bateria. O, patrzcie, 650 expa, bo to był pierwszy Pokemon First Catch of the Day i coś tam. Także złapałam tutaj Pokemona, no i więcej tutaj Pokemonów nie mam. Teraz naprawdę już tutaj miga bateria, że się zaraz rozładuje, a żadnego Pokemona obok nie ma, a naprawdę. Oj, o, czekaj, jest Pokemon? Jest Pokemon Poliwag! CP43, no to naprawdę, to nawet ja wiem o tym, że to jest słabe, ale... Ale złapię się za pierwszym, nie uciekaj, Poliwagu. O, no, mam go. O, czekaj, mam tutaj zajebistego Pokemona, tego to pierwszy raz w życiu widzę. Oby się nagrało, zobaczcie, jakaś ośmiornica. O, Octillery, CP514, chyba dam mu malinkę. Albo tą żółtą nawet mu dam, bo wydaje się być po prostu poważnym graczem. I rzucę w niebieskim Pokebolem, pierwszy raz w życiu widzę tego Pokemona. Pierwszy raz w życiu. Ty widziałeś takiego już? Nie. A, no, widzicie, rzadki Pokemon. No i złapany za pierwszym. Podkręcona piłeczka. O, czekaj, mamy kolejny Magikarp. Może będzie złoty, ale byłoby sztosowo. No nie, nie jest złoty, ale patrzcie, Magikarp, ja właśnie będę łapać. O matko, ale robi obroty. Wybieg szalony. O Jezus. CP94. Bardzo słabo, ale z tego co wiem, to można to podbić. Złapany. Przepraszam za ten brak ekranu. Słuchajcie, jest kolejny Pokemon. Łapiemy go. Psyduck CP388. Pierwszy raz łapię w życiu Psyducka. Odrzuca mój atak. Oj, uciekł. Nie uciekł. Wyskoczył z Pokebola. Pokebola, tak? Dobra muzyka.
Pokeball? Pokeball. Złapię go najlepszym pokebolem, jakiego mam. Ultrabolem. A nie mogę tak grać, taka zabawna. Dobra muzyka. Psyduck was cut. Ej, już miałam go. No, to nie jest żaden rarytas. Dobra, jedziemy dalej szukać. Może jeszcze coś się uda. Jeszcze mamy jednego poliwaga. Tutaj w okolicy. Zanim się aparat rozładuje. Poliwag CP236. Co wy na to? Po prostu łapie ile wlezie. O, tutaj. Tak? Excuse me, I speak English. Yes, yes. You know Bodega Bar? Bodega Bar? Yes. No, I don't know this place. Sorry. Szkodzili mi w łapaniu Pokemona. No i uciekł, a może go złapałam? Dobra, szybko musimy jechać, tu nie ma Pokemona. Zaraz wrócę, o ile aparat się nie rozładuje. Słuchajcie, wyskakują naprawdę same słabe Pokemony. A ja łapię co dają, bo po prostu... Po prostu nie ma czasu. Zaraz się bateria rozładuje, chciałam dla was złapać Pokemony. Już mówiłam, że to kolejny poliwak? 211 CP. Po prostu. Łapię Pokemony. O, i mi wyskoczył po prostu. Jak taki słaby Pokemon może wyskoczyć? Będzie najlepszy film na kanale. Powstał do tej pory. O, złapałam poliwagę. Dobra. Power up poliwak? Nie wiem, chyba nie chcecie tego oglądać, potem to sobie zrobię. No naprawdę, nie wiem co się dzieje, zazwyczaj pod tym akwarium jest strasznie dużo Pokemonów. A teraz nie ma nic. Chyba mi się zepsuł telefon po prostu, nie wiem. Nie wiem co zrobić, chciałam dla was złapać jak najwięcej Pokemonów. Wiem, że to bardzo lubicie. Ale tutaj nic nie ma. Idziemy na spacer, czy będziemy czekać, aż coś się tu wykuje? To możemy zrobić tam rundkę tak dookoła. Słuchajcie, wychodzimy z auta specjalnie dla was. Pewnie się ten. Mamy tutaj Psyducka. Kolejnego. Będę łapać, kurde, jednym palcem. Weź mnie, ponagrywaj. Ale tak, żeby światło tutaj było. O, dobra. Kurde, prawdziwa vlogerka. Ja łapię to? Może tak. O, tak. O, widzę? Złapałam Psyducka. O to chodzi. Przyszliśmy tutaj łapać Pokemony. Jest kolejny. Oj, tego to nigdy nie widziałam. Chcę tamtego. Tu rybkę widziałam, bardzo ładna. Mam nadzieję, że jak ją złapię, to jeszcze ten Pokemon, którego nigdy nie widziałam, tam będzie dalej stał. Proszę, żeby tam był. O, złapana? Szybko. Goldin. Widzieliście? Pięknie rzuciłam. O, co to jest? Tego nie znam. Co to jest? Słuchajcie, widzieliście to kiedykolwiek? Pineco! Wygląda jak mina, ale ma tylko 42 CP. Szyszka? Jak szyszka. Aha, no to jest szyszka, słuchajcie. Czy widzieliście kiedyś takiego Pokemona? Ten mistyczny. 700 XP! First throw, great throw, new Pokemon, Pokemon kod. Rozumiecie? Wszystko zrobiłam, co trzeba było. Register to Pokédex. Paweł byłby dumny. Świetny Pokemon. Dobra, szukamy dalej. Pojawił się kolejny Pokemon, bo jak widać, po prostu warto wyjść z auta, warto wyjść na spacer, trochę zaczerpać powietrza. Musisz mnie znowu ponagrywać. Jak ten, o. Znowu mamy rybkę. Goldin. No, ale lepsze to niż nic. Nie. Oj, widzieliście? Uciekła. Głupia ryba. Uciekła do morza. No i tam nas ponownie. Wróciłam właśnie do domu. No i wyskoczyły mi tutaj dwa Pokémony. Ach, kurde, zanim zdążyłam je kliknąć, to uciekły. Ale mamy tutaj Pidgeya CP10. To jest po prostu chyba rekord w łapaniu słabych Pokémonów. No cóż, możemy tak to nazwać. Złap jak najwięcej słabych Pokémonów pod rząd challenge. O Jezu, ile tutaj Pokémonów pod moim domem. O nie, tego to mi będą zazdrościć. Dobra, nie. Żartowałam, to chyba nie jest dobre, ale fajnie wygląda. Oj, Snoop Bull CP557. Bardzo uroczy różowy Pokemon. Ja osobiście właśnie takie najbardziej lubię, różowe. No proszę, new Pokemon.
Jeśli chodzi jeszcze o sam film, no to nie zasnęłam, a nawet historia mnie wciągnęła. Musiało być okej. Jakby tak jak zapowiadałam, po filmie ruszyliśmy z Michałem na poszukiwania Pokemonów. Bateria w aparacie była nienaładowana. Powiem, że tak powiem, na wariata, po prostu cokolwiek się pojawiło, byle by wam nagrać. No i jak wam się podobało? Może to nie były najlepsze Pokemony, ale zabawa była przednia. To za wredny kot. Pokemony były. Dobrze się bawiliśmy? No ja na pewno. No to co? No to pa. Już idźcie z mojego pokoju, bo chcę się przebrać w piżamę i wypić herbatkę. No ja też nie lubię pożegnania, no już musimy. Już musimy się pożegnać. Ha, ha, ha. Ale jakie ładne ustka.